Opuszczamy województwo lubuskie i wyruszamy na Kujawy i Pomorze. Trafiamy do Kłubki, niewielkiej wsi znajdującej się na szlaku Fryderyka Chopina. Odwiedziliśmy miejsce tworzone z pewnością z ogromną pasją – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny, a konkretnie skansen, który nazywany jest nie bez powodów – Perłą Kujaw. Na obszarze około 6 hektarów, wśród pięknej przyrody, w otoczeniu lasów, jezior i pagórków, postawionych zostało kilkanaście obiektów z końca XVIII, z XIX i z początku XX wieku, w większości przeniesionych z różnych wsi Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. To właśnie tak mieszkały rodziny chłopskie w drugiej połowie XIX wieku? Tak, na koniec XIX, początek XX wieku charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi były drewniane budynki. Dotyczy to zarówno chałup mieszkalnych, jak i budynków gospodarczych. Dachy pokrywano słomą. Jeśli chodzi o region Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, dominowała słoma prosta. No to bierzemy taki sprzęt, jak kiedyś brały kobiety i ciężko pracowały. Wiadro. Co pani trzyma? Nosidła, które nazywano również szundami. To na nich noszono wodę, bowiem nie w każdej zagrodzie znajdowała się studnia. Czyli taką wodę przynoszono z rzeczki, ze strumyka i pewnie dla równowagi trzeba było mieć dwa wiadra. Tak. Tutaj mamy akurat zaprezentowane wiaderka metalowe, jednak pierwotnie używano drewnianych cebrów, które były bardzo ciężkie w połączeniu z wodą. Takie szundy ułatwiały utrzymanie równowagi. To rozumiem na szyję. Tak, to zakładano na szyję, a do haków przyczepiano dwa wiaderka. O rany. No i oczywiście, proszę państwa, tarka, też nie za lekka. Aha, tu się pewnie ją montowało, tak? Taki montaż. No i się zaczynało. A czym się wtedy prało? Woda i? I tutaj akurat w zagrodzie, w której się znajdujemy, wystrój jest na koniec XIX, początek XX wieku, więc do prania używano już szarego mydła. Jednak zanim to szare mydło się pojawiło, używano naturalnych środków pierących. Głównie był to popiół z drzewa osikowego, zalewany gorącą wodą, nazywany ługiem. Po zalaniu wrzącą wodą taki popiół tworzył związek chemiczny, który wykorzystywany był do prania. Takie pranie w stylu eko. Tak. A tutaj widzę piękna studnia. Tak, studnia wykonana z kamienia polnego, na korbę, to z niej czerpano wodę. Wodę do picia, wodę do mycia i uważano, że woda ze studni jest najzdrowsza. Oczywiście kiedyś panny pewnie tutaj się przeglądały. Tak, wyszukując swojego przyszłego męża. Tak, odbicia kawalera. Tak. Przyszłego męża. To ja, proszę państwa, teraz widzę same grosiki powrzucane pewnie przez turystów. Tak, dzieci wrzucają pieniążki na szczęście. Piękny ogródek, zioła i kwiaty. Tak, niepowtarzalny klimat skansenu tworzą właśnie przydomowe ogródki, w których staramy się uprawiać tradycyjne, stare rośliny, ale głównie zioła. Szczęściarzem był ten, kto miał pasiekę przy domu. Tak, tutaj nasza aranżacja związana jest z zajęciami edukacyjnymi, które prowadzimy w skansenie, związane właśnie z pszczelarstwem. Widzę tutaj też stare ule, które rzadko już teraz można spotkać, właściwie tylko w skansenach. Tak, tutaj jest aranżacja, która przedstawia różnego rodzaju ule, od najstarszych do najnowszych. W tej chacie jest bardzo przestronnie, ale jeśli mieszkało tutaj sporo osób, mogło być ciasno. Ile pokoleń zazwyczaj mieszkało w takiej chłopskiej chacie? Tutaj w tej chałupie, zgodnie z aranżacją, zamieszkują trzy pokolenia. Dziadkowie, którzy zajmują tak zwane mieszkanie deputatowe, rodzice i dużo dzieci, bowiem rodziny były wielodzietne. Jak wyglądało typowe wyposażenie takiego domu? Czego nie mogło zabraknąć? Oczywiście najważniejszą częścią izby kuchennej było palenisko otwarte, osłonięte kapturem wraz z wejściem do pieca chlebowego. Było to serce izby. Na palenisku rozpalano ogień, który ogrzewał jej wnętrze, oświetlał ją, ale również było to miejsce gotowania ciepłych potraw. I wewnątrz głęboki piec chlebowy, bowiem chleb wypiekano dawniej właśnie w chałupie. Tak? Nie kupowano w sklepie czy w piekarni, tylko gospodyni własnoręcznie wypiekała chleb. To musiało tu pięknie pachnieć. Tak. Ale muszę stwierdzić, proszę państwa, że ludzie kiedyś byli o wiele niżsi, bo teraz no, nogi wystawałyby współczesnym pokoleniom z takich łóżek. Tak, ludzie byli niżsi, ale też była inna forma spania. Pod głową było bardzo dużo poduszek, gdyż też wierzono, zgodnie z przesądami, że na płask leży się w trumnie, więc liczba poduszek pod głową była duża. Czyli jakby ktoś chciał długo żyć, to prawie na siedząco musiał spać. Tak, dlatego łóżka są między innymi takie krótkie. A tam widzę klimatycznego koźlaka. Tak.
Wiatrak najpopularniejszy na Kujawach. Przeniesiono go w elementach z ziemi dobrzyńskiej. Jest to najpopularniejszy na Kujawach młyn wieczny typu kozłowego, zwany bardziej popularnie koźlakiem. A tutaj karczma. Tak. Karczma, budynek również przeniesiony w elementach, 1780 rok. Piękny podcień, wsparty na czterech filarach. Taka karczma na wsi to takie miejsce tętniące życiem. Tak, karczma to drugie po kościele najważniejsze miejsce na wsi. Miejsce, gdzie odbywały się zebrania wiejskie, wesela, potańcówki, gdzie mężczyźni przy kieliszku zawierali transakcje handlowe i gdzie kobiety robiły zakupy. A tu można powiedzieć, że wkraczamy na za dawny bar. Tak, tutaj zaprezentowany mamy bufet z wyszynkiem, na którym ustawione są słoje na ogórki, maszynka do krajenia wędlin, liczydło, waga, beczka na miód pitny oraz popularne musztardówki. Czyli rozumiem, że to taka dawna kasa. Tak, dawna kasa fiskalna. Po zwiedzeniu skansenu można wejść na wzniesienie, by znaleźć się we dworze, postawionym na skraju Parku Krajobrazowego. W tym dworku mieszkała Maria Złodzińskich-Orpiszewska, która była jedyną oficjalną narzeczoną Fryderyka Chopina, muzą Juliusza Słowackiego. Jaka jest historia jej tutaj bytu w tym miejscu? Maria do Kubki przybyła po śmierci swojego męża Władysława Orpiszewskiego, gdzie zamieszkała we dworze u swojej siostrzenicy, która to poślubiła bratanka jej męża, a więc obecnego właściciela Stanisława Orpiszewskiego. Przybyła do naszej Kubki z Włoch, gdzie dobudowała swoje skrzydło do dworu, skrzydło piętrowe o cechach pałacowych i tutaj sprawiając, że dwór tętni życiem kulturalnym, wszędzie unosiła się muzyka Chopina, dożyła 77 roku życia, rozsławiając naszą miejscowość nie tylko na Kujawach, nie tylko w Polsce, a wręcz w całej Europie. Jakie pamiątki z tych czasów się zachowały? Po naszej Marii pozostało pianino Pleyela, na którym to wedle przekazów właśnie ona grywała. Ponadto na wystawie poświęconej twórczości Marii mamy obraz. Oryginalne dzieło wykonane przez nią jest to Madonna z Dzieciątkiem według włoskiego malarza Murilla, na którym to postaci Jezuska nadała rysy swego zmarłego synka, Tadeuszka. A jaka jest w ogóle historia tego miejsca? Jak stary jest ten dworek? Dwór, w którym obecnie się znajdujemy, ta jego starsza część, a więc część dobudowana przez rodzinę Orpiszewskich, została wybudowana około 1850 roku. Ekspozycja zaś wnętrz została odtworzona na okres międzywojenny, wszystko zgodnie z przekazami rodzinnymi. Dwór w Kłupce jest jedną z najnowszych muzealnych placówek w kraju. Tym różniącą się od otwieranych obecnie muzeów, że jest ona autentyczna, a nie wirtualna. Tu nie ma projekcji, ale przedmioty, które znajdowały się w szlacheckich dworach. Zapewne większość z nich była kiedyś używana.